Państwo, przed nami czas niezwykły, czas wyjątkowy, czas magiczny. Jak mówią słowa piosenki, dzień, który każdy z nas zna od kołyski, Wigilia, Boże Narodzenie. To dni, kiedy tradycyjnie składamy sobie życzenia i ja również chciałbym Państwu życzyć zdrowych, spokojnych, błogosławionych świąt. Ale do tych życzeń chciałbym dołączyć jeszcze jedno. Żebyście Państwo w tym magicznym czasie zapomnieli przez chwilę, że życzenia można składać komórką, SMS-em, a w najprostszy, starodawny sposób spędzili czas z rodziną, spotkali się z przyjaciółmi, przekazali te życzenia osobiście, znaleźli czas na chwilę zadumy, chwilę rozmowy, tak, żeby były to, jak bywało przed laty, prawdziwe, rodzinne, spokojne święta, pełne radości i odpoczynku. A na nadchodzący nowy 2024 rok wszelkiej pomyślności, wspaniałego życia, bogactwa, ale wrócę do tego, co powiedziałem przed chwilą. Proszę pamiętać, żeby przy tej pogoni, przy tym szybkim, pędzącym czasie znaleźć moment na odpoczynek, na chwilę zadumy i na to, żeby ten bieg nie przysłonił Wam najważniejszych rzeczy w życiu.